Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, niezastąpiona w życiu i gospodarce człowieka. Jest przedmiotem konsumpcji, warunkuje poziom zdrowia i życia. Jest też podstawowym czynnikiem rozwoju przemysłu, transportu i rolnictwa. Zgodnie z obowiązującym prawem wodnym, pierwszeństwo w wykorzystaniu wody ma zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, a dopiero później można użytkować wodę w celach gospodarczych, czyli pozyskania dodatkowego dochodu wynikającego bądź też z działalności przemysłowej lub też z działalności rolniczej. Jeśli chodzi o mieszkańców gminy Lipnica Murowana, na dzień dzisiejszy czerpią wodę z trzech ujęć. Z tych wodociągów korzysta około 900 osób, ale jesteśmy w tej chwili na progu dużej inwestycji związanej z budową nowej stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Rebrot. I to inwestycja, która ma pomóc w tym, abyśmy kwestie wodociągowania realizowali w większym zakresie, na większym obszarze i żebyśmy mogli dotrzeć z wodociągami do jak największej liczby mieszkańców. Ten system wodociągowania na pozostałym obszarze to są dwa rozwiązania. Indywidualne studnie kopane albo studnie głębinowe oraz takie lokalne spółki wodociągowe zrzeszające kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt gospodarstw, gdzie to sami mieszkańcy zarządzają tymi ujęciami wody i tą infrastrukturą, którą dostarczają wodę do swoich gospodarstw. W celu ochrony jakości wód gruntowych i powierzchniowych na terenach rolniczych wprowadzono przepisy, ramową dyrektywę wodną i dyrektywę azotanową. Stąd też normy i daty, których nie powinno się przekraczać, jeżeli chodzi o używanie nawozów organicznych. Takich nawozów bezwzględnie nie można używać w czasie, kiedy ziemia jest zamarznięta, kiedy ziemia jest pokryta wodą. Należy o tym pamiętać, ponieważ rolnicy, tak jak każdy inny mieszkaniec korzystający z zasobów wodnych, też są odbiorcami takiej wody. I de facto, jeżeli zanieczyszczą ją w miejscu, w którym ona powstaje, w miejscu, w którym woda opadowa wchodzi do gleby, taką wodę będą ujmować w swoich studniach, bądź też za czyszczenie takiej wody będą musieli płacić. Nasi rolnicy, którzy parają się przede wszystkim hodowlą bydła, bydła na mięso, bydła na mleko, korzystają z łąk pastwisk. W odpowiednich okresach roku wywożą na pola łąki gnojowice. Niejednokrotnie spotyka się to z protestami mieszkańców, którzy w niedalekiej okolicy mają swoje studnie, swoje prywatne ujęcia wody i tutaj na tej linii pomiędzy rolnikami a prywatnymi gospodarstwami dochodzi do pewnych zgrzytów. Szczególnie ważne jest, aby rolnicy znali swoje obowiązki i prawa wtedy, kiedy mają nieruchomości pola na terenach stref ochronnych ujęć. Są to takie miejsca, w których zanieczyszczenia pojawiające się na powierzchni bardzo szybko znajdą się w studniach ujęciowych, bądź też w miejscach ujęcia wód na ciekach powierzchniowych. Na terenie gminy Lipnica Murowana funkcjonuje 6 dużych gospodarstw rolnych i kilkanaście mniejszych. Wszystkie do swojej działalności czerpią wodę z indywidualnych ujęć. Jednak studnie coraz częściej okazują się być niewystarczające. W momencie suszy mieliśmy problemy z wodą, nawet do tego stopnia, żeśmy z sąsiedniej gminy wozili beczkami, żeby zwierzęta napoić, żeby mieć do obsługi gospodarstwa. Więc ukłony w stronę urzędu gminy, żeby pomyśleć o sieci wodociągowej, bo coraz więcej tej wody jednak brakuje. Produkcja w gospodarstwie jest ustawiona głównie pod hodowlę bydła mlecznego, bo tym się gospodarstwo zajmuje, produkcją mleka. I tutaj bardzo cenimy sobie właśnie wartość wody, ponieważ woda to życie. Warunki do produkcji rolnej tutaj są z jednej strony fajne, bo urokliwe, ale trzeba wiedzieć o tym, że są momenty, gdzie jest susza, są momenty, gdzie jest nadmiar wody. Duży wpływ na stan chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych oraz nawodnienie pól uprawnych mają systemy melioracyjne. Ich prawidłowym funkcjonowaniem zajmują się m.in. spółki wodne. Jedna z większych w Polsce działa w gminie Szczurowa. Nadzoruje 200 km rowów melioracyjnych na terenie 2,5 tysiąca hektarów. Wykonujemy roboty na rowach melioracyjnych, które są rowami w ewidencji wód polskich. Prace te polegają na
konserwacji urządzeń wszystkich wodnych, przepustów, rowów, pogłębianie, odkrzaczanie, wycinanie drzew, żeby te wszystkie rowy były udrożnione i ściągały wodę z pól od rolników indywidualnych. Poza tym te wszystkie rowy melioracyjne ściągają mi wody z rowów przydrożnych. Akurat teren, na którym tutaj jesteśmy, to jest terenem takim płaszczystym u zbiegu rzeki Wisły, Raby, u Świcy, u Szewki. Jest dosyć duży problem z odprowadzeniem tych wód, dlatego że te rowy mają bardzo niskie spadki. Wszystkie zarośla, które w tych rowach powstają, wstrzymują te wody i te wody nie mają takiego spływu jak w innych terenach. Część rolników uważają, że niektóre takie prace są niezbyt konieczne. Jeżeli przyjdą większe ilości opadów, jest zebranie wód, wtedy uważają wszyscy, że to jest konieczne. Prawo mówi, że za korzystanie z urządzeń wodnych, za odprowadzanie wód, jest obowiązek po prostu ponoszenia kosztów utrzymania tych urządzeń. Na tym terenie rolnik jest zobowiązany płacić składki. Zagadnieniami oddziaływania produkcji rolniczej na przyrodę, w tym wpływem nawożenia na jakość wód, czy udziałem rolnictwa w obiegu substancji w środowisku, zajmują się pracownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach. W strefach ochronnych ujęć wody rolnicy są szczególnie zobowiązani o dbałość o zasoby wodne. Jedną z inicjatyw lokalnych partnerstw do spraw wody jest uświadamianie rolników na temat praw i obowiązków wynikających z gospodarowania na tych terenach. Wszyscy chcemy, żeby w naszych kranach płynęła krystalicznie czysta, najwyższej jakości woda. Zagwarantować może to tylko racjonalne i zgodnie z przepisami jej wykorzystywanie. Tyczy się to zarówno tych najmniejszych, indywidualnych odbiorców, jak i tych największych, międzynarodowych przedsiębiorstw. Wszyscy oni muszą pamiętać, że korzystają z tych samych zasobów wody.